Привіт, мене звати Алан. Привіт, мене звати Моніка Галась. І я навчаюсь на другому курсі філології англійської з німецькою мовою. І я вчусь на перекладача. Як то ще стало, вже знайшлося в Польщі? Просто моя мама є українкою і вийшла за поляка. Після моєго тата, ну і пізніше. W dzieciństwie mieszkałam na Ukrainie, a później się przeprowadziłam do szkoły tutaj, do Polski. I teraz mieszkam w Bytomiu. Ile lat jesteś w Polsce? No nie wiem, to tak duże. Na pewno od przedszkola. To jest to bardzo. I po prostu jestem... Najczęściej to jest tak, że jestem tutaj podczas roku szkolnego, później na wszystkie święta i wakacje spędzałam na Ukrainie zawsze. A teraz ostatnio jest tak, że więcej podróżuję, więc często też na wakacje są w innych miejscach. Ale tak zawsze było, że tutaj nauka, a na Ukrainie święta wolne. Wiele lat jesteś w Polsce, mimo tego występujesz tutaj jako Ukrainka. Tak. Więc cały czas czujesz jakiś związek z Ukrainą? Tak, czuję jakby taki większy sentyment do Ukrainy. I zawsze jak tam przyjeżdżam, to mam takie wrażenie, że to jest coś takiego wspaniałego. Czasem jak długo nie jestem w Lwowie i przekraczam te granice, to mam takie wrażenie, że wiem, dlaczego papież Jan Paweł II jak wysiadł z samolotu podczas tam chyba pierwszej pielgrzymki, to dlaczego całował ziemię. Niby taka jedna granica już, no, nawet te drzewa się wydają jakieś takie piękniejsze i wszystko takie bardziej specjalne i kochane dla mnie. A w Polsce, w której spędzasz więcej czasu, w jaki sposób przejawia się ten sentyment do Ukrainy? Znaczy, Polskę to też lubię na swój sposób i Bytom, w którym mieszkam, też doceniam. Potrafię odnaleźć jej piękno, chociaż no oczywiście nie umywa się jakby to do Lwowa, wiadomo, ale też tutaj mam przyjaciół, dużo przyjaciół i właśnie to też podoba mi się tutaj i lubię tutaj spędzać czas. Natomiast zawsze z chęcią na przykład słucham ukraińskiej muzyki, czytam książki i się staram jakoś właśnie też nie wypaść z tego jakiejś tam wiadomości, żeby zawsze wiedzieć. Chociaż ostatnio nie lubię czytać wiadomości, ponieważ głównie są smutne, ale zawsze chcę mieć styczność jednak, żeby nie zapomnieć tego wszystkiego. W Bytomiu istnieje również prężne środowisko kresowian, Polaków, którzy nie ze własnej woli znaleźli się tutaj na Śląsku. Powiedz mi, czy masz z nimi jakiś kontakt? Tak, właśnie mój tata jest kresowiakiem, tylko że niestety w ostatnimi czasy nabrał takiej trochę niechęci do Ukrainy i bardzo negatywnie się wyraża, mimo tego, że jego żona jest Ukrainką i jego najstarszy syn, to jest też przekonanie mamy. No i tak trochę jest przez to trochę spięć w domu, ale no, też jestem jakby zaznajomiona z tym Radio Lwowska Fala, tam pani Skalska Danuta, która tam prowadzi. Nawet byłam raz, właśnie pytałeś mnie przedtem o wywiady, tak off camera. To byłam raz w polskim radiu w Lwowie, no, też udzielałam wywiadu właśnie na temat mojego taty i rzeczy, które piszę. A patrząc po swojej rodzinie, uważasz, że Polaków i Ukraińców więcej dzieli czy łączy? Nie uważam, że definitywnie więcej łączy. Jak ja byłam mała, to właśnie moja mama mówiła do mnie po ukraińsku, bo nie potrafiła po polsku, a tata nie potrafił po ukraińsku, więc każdy mówił do mnie w swoim języku. No i myślałam, że to jest oczywiste, że wszyscy Polacy i Ukraińcy bez problemu zawsze się zrozumieją, no bo to jest przecież takie podobne. Jeszcze, że jakby, że mówiłam w obu tych językach, no to mi się jakoś to łączyło i jeszcze bardziej to wszystko było dla mnie jasne. I też w ogóle dużo tradycji jest takich samych, nawet jakichś takich powiedzeń. Tam wiara jest ta sama, pomimo tam obrządku i tam tego, co się, nie wiem, mija na święta i kiedy są te święta, no to jest też to samo, więc myślę, że na pewno to są dwa narody, które są bardzo blisko siebie. Natomiast właśnie myślę, że
w związku z wojną informacyjną, która jest prowadzona przeciwko Ukrainie przez Rosję tak trochę w ostatnich czasach, chce się propagować taki obraz niechęci, chce się tak jakby skłócić Polaków i Ukraińców, chce się pokazywać na siłę, że się nienawidzą i że są sobie wrodzy, ale właśnie też tutaj na pewno przyszłam do tej żywej biblioteki, żeby jeżeli przyjdzie taka osoba, która przypadkiem myśli, że tutaj Ukraińcy chcą wieszać Polaków i tam, nie wiem, krzyżować i wyrzynać kosami, no to żeby stanowczo wybić to z głowy, ponieważ Polacy są dla Ukraińców pewnym wzorem do naśladowania, to jak sobie poradzili właśnie z komunizmem i to jak gospodarczo stanęli na nogi, i Ukraińcy głęboko Polaków szanują, więc to na pewno jedna rzecz. Później jeszcze, chciałam przytoczyć taką anegdotkę, że właśnie mój znajomy Ukrainiec przyjechał tutaj pracować i się uczyć, i tak jeden z pierwszych dni jego pobytu szedł sobie z kolegą, rozmawiali po ukraińsku, jakaś starsza pani zatrzymała ich i zapytała, skąd jesteś? On powiedział, z Ukrainy. On, nienawidzę Ukraińców. I się tak przestraszył, w ogóle nie wiedział, o co chodzi. No i właśnie to jest bardzo złe, żeby kogoś nienawidzieć, zanim się pozna, zanim się osądzi. No i, ale też się właśnie o to martwię, bo jak Polacy będą nawet przez tam wzgląd na różne jakieś takie historyczne informacje tam wyrażać niechęć do Ukraińców, no to w końcu Ukraińcy, no jak taki Ukraińc przyjdzie do Polski w gości i usłyszy od paru, że tutaj nienawidzi tam, że jest mordercą i że dziadek to tam i tak dalej, no to na pewno na Ukrainie też będzie mówił, no ci Polacy to jak coś są szaleni, no ja tutaj przyjechałam, a oni jak mnie traktują, no i to by wtedy spowodowało narastanie takich napięć, a tego to na pewno nikt by nie chciał, bo to te obawy Polaków czy wrogość mogą się brać też stąd, co można zobaczyć na Ukrainie. Ja miałem okazję być w zeszłym roku we Lwowie, w połowie zeszłego roku. I tam symbolem banderowskie są powszechne. Flaga banderowska już w drodze od granicy przy jednej restauracji. Sama restauracja we Lwowie także banderowska. Na targu mnóstwo pamiątek, kubki, szaliki, magnesy, co tylko sobie można wyobrazić z banderą, z UPA. No, to znaczy, że jest na to popyt, to znaczy, że ten interes się kręci. Z perspektywy kogoś, kto nie wie, jaka jest sytuacja na Ukrainie, bo tak tam pojechałem, no to banderyzm jest. No tak, nie można go właśnie wykluczyć. Bo tutaj to jest racja. Znaczy jeszcze sama symbolika tych barw to nie są do końca barwy banderowskie, ponieważ jeszcze przed tym, zanim tam jeszcze ukraińska powstańcza armia zaczęła się jakby pokazywać pod tymi barwami, no to był znak kozaków, że to była tam krew i ziemia, tam miłość i żałoba, to była symbolika już kozacka, do której Ukraińcy jakby się odwołują też, więc to same jeszcze te kolory nie muszą być tak jednoznacznie wiązane z banderą. Natomiast, co jest bardzo ważne w tym wszystkim, jak taki Polak pojedzie przerażony i zobaczy tutaj, w ogóle nawet na Majdanie, wiem, że wisiała na słupie polska flaga, a tutaj zaraz banderowska obok siebie, na jednym słupie. No to zanim taki Polak tutaj się złapie za głowę i zacznie się martwić, że tutaj się zaraz coś złego stanie i że go ci banderowcy dopadną, no to musi się zastanowić, czy taki Ukraińc przeciętny, młody, który się nie za bardzo interesuje historią, czy on w ogóle coś wie o tym złu, jakie banderowcy uczynili tam Polakom, i czy jakie są powody tego, że on to takie właśnie symbole nosi. Czy on nosi dlatego, że docenia, że ta armia walczyła o niepodległość Ukrainy i jakby przez to też chce pokazać, że on jest patriotą i też by chciał niepodległej, wolnej Ukrainy, czy po prostu to jest jego symbol nienawiści, że wszystkich innych trzeba zamordować. Ja myślę, że jest jednoznacznie to symbolem tego, że po prostu marzy taki młody człowiek o wolnej Ukrainie, a nie tego, że chce kogoś tam mordować czy siekać zaraz. I jest na pewno prawdą, że większość
młodych Ukraińców nie ma totalnie pojęcia, bo tego się tak nie nagłośnia w mediach potem. I jeszcze zresztą nawet w Polsce to jakieś 3 lata temu się zaczął taki trend nagłaśniania, że Ukraińcy, banderowcy tutaj, a pamiętacie, bo banderowcy to robili takie rzeczy i takie. Do tego czasu w ogóle nikt nie miał pojęcia o żadnych banderowcach, w ogóle ja nawet nie słyszałam żadnych takich zarzutów. Oprócz tam ze środowiska Krasowiaków, ale wiadomo, że to jest się związane. A teraz to mi nawet jakiś znajomy może przyjść i powiedzieć, ci Ukraińcy to są naziści i oni chcą mordować Polaków znowu, bo tak robili i ja, pamiętamy i nie zapomnimy. No i to właśnie też by o tym nie wiedzieli, gdyby się tego nie przedstawiono w takim świetle. Jak byłam w Gruzji i z rodziną Rosjan i oglądałam rosyjską telewizję, no to którą oni praktycznie włączali rano i oglądali przez cały dzień, no to widziałam, że tam jakby puszczali na zmianę jakieś filmy historyczne z wiadomościami, które jeszcze były spreparowane, na przykład, że oto banderowcy ukrzyżowali dziecko. Pamiętam, że to była taka poszukująca wiadomość i wiele zmartwionych krewnych na przykład dzwoniło do ludzi z Lwowa i mówili, no słuchaj, uciekaj stamtąd, tam banderowcy krzyżują dzieci na ulicach i w ogóle co to się dzieje? Natomiast nic takiego nie miało miejsca, oczywiście ten news został spreparowany, ale właśnie jakby co ja zauważyłam w tym programie telewizyjnym, że tutaj o banderowcach program historyczny niby, czy tam parahistoryczny, bo może jeszcze tam jakąś troszkę spropagowaną wersję historii Rosjanie pokazywali. Następnie jakaś wiadomość, że tutaj banderowcy już na Ukrainie, już pod znakiem Bandery zamordowali dziecko i ukrzyżowali. Albo jeszcze ukrzyżowali, a potem zamordowali. I po prostu to jakby przez to chcą pokazać, zbudować taki most, że tutaj ci sami banderowcy, którzy wtedy mordowali, to teraz się odrodzili i teraz znowu pragną tutaj krwi rządni i w ogóle władzy i wielkiej Ukrainy i w ogóle jakiegoś imperium. No i to jest po prostu nic innego jak wielka medialna propaganda i po prostu nagonka, która ma na celu właśnie wygranie wojny informacyjnej przez Rosję i pokazanie takiego wizerunku Ukraińców, że są oni że są faszystami, że a ty uważasz się za ukraińską patriotkę? Tak. Ale czym dla ciebie jest hasło Ukrainie Slava, Herojom Slava? No to jest, znaczy, szczerze mówiąc, mam trochę wątpliwości do tego hasła, ponieważ moim zdaniem chwałę to się tylko powinno Bogu oddawać. No ale rozumiem, że to jest jakby oddanie czci, pokazanie pamięci bohaterom. Zresztą nawet w Polsce podczas różnych uroczystości patriotycznych też się przewijają takie hasła jak cześć i chwała bohaterom. I no, w pewnym sensie jest to usprawiedliwione, chociaż jako, że jestem osobą religijną, to uważam, że jednak na chwałę może zasługiwać raczej Bóg niż osoba ludzka. Ale potrafię to zrozumieć. Po zakończeniu studiów chciałabyś wrócić na Ukrainę? Tak, bardzo bym chciała tam mieszkać. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.